chwili zostanie odczytany list od prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Odczyta go minister Wojciech Kowalski. Rodacy, za chwilę ruszamy. Słuchajcie, jeszcze raz ten apel. Pamiętajcie, jesteśmy ostoją cywilizacji łacińskiej. Pokażmy, na co nas stać. Przejdźmy w spokoju i w porządku. Dojdziemy do celu, a niech te szczekające psy patrzą z boku na nas, jak idzie dumny naród z podniesionymi czołami! Pamiętajcie, to my jesteśmy potomkami! Duma! Duma! Narodowa duma! 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 W tym roku zdecydowałem, że pójdę z synem. Czego się da nauczyć syna? Historii, żeby wiedział, w jakim kraju żyje. I żeby o niego walczył, jak będą te lewackie różne organizacje mu prały mózg. I co, jest zadowolony? Zadowolony jesteś? Tak. Na razie to najbardziej mu się podobają świece dymne i petardy. Jeszcze on nie dużo rozumie, ma dopiero 7 lat, ale żeby już powoli zaszczepił się po prostu. Po prostu, żeby się powoli zaszczepił tym wszystkim. To wychodząc na marsz, coś sobą reprezentujemy. W tym wypadku reprezentujemy sobą patriotyzm wobec ojczyzny, 98. rocznicę. Po tylu latach okupacji jest bardzo miło wyjść, po prostu pokazać się z dobrej strony kulturalnie i żeby wszyscy widzieli, że tak naprawdę to nie jest robione pod publikę, czy dla znajomego, czy tam, żeby po prostu komuś ulżyć, tylko po prostu dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Ojcowie oddawali daninę krwi, a matki uczyły modlitwy. A wujowie i ciotki? Wujowie i ciotki to, jak w moim przypadku, tak samo była danina. Babcia na przykład była w okopach pod ojejku. Górą Kalwarii. Byłem przed tym na Kodowcach tam zobaczyć, jak oni to organizują. Tylko dziadki prywana i różne rzeczy. Parę osób tylko słodzi. A tu sama piękna młodzież. A tu sama mało, że piękna, urodziwa, uśmiechnięta prywana. To jest ważne. A pan pierwszy raz? Nie, ja zawsze jestem. Chce pan się wypowiedzieć? Oczywiście. No niech. Przyszliśmy dlatego, że jesteśmy za ojczyzną. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby tu robić problemy. Dziękuję panu bardzo. Powodzenia. I myślę, że ani policja. A pan pierwszy raz na marszu? Nie. Ogólnie prowadziło nawet 4 pielgrzymki kibiców nawet. Jeżeli policja nie rozpocznie sama, że tak powiem... Były jakieś kłamstwa, że wcześniejsze lata, że my, nie wiem, przeciwko opozycji, że młodzi przychodzili wstrzymać z awantury. Tak samo teraz są młodzi. Rok temu też byli młodzi, będą za rok, za 2 lata, tak samo będą młodzi. My przychodzimy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby manifestować swoją niepodległość, bo kochamy ten kraj. 22 lata jestem skinheadem i przyjechałem tu specjalnie do chłopaków. Świetne ma pan barwy, takie bojowe, naprawdę. To jest nasz Rambo. Ale do kamery musimy, do kamery. Okay. Rambo, nawet ma R-kę. To jest nasza maskotka. Szacunek dla was wszystkich. Dla wszystkich drużyn, kibiców, którzy dzisiaj mają zgodę. Wielki szacunek. Nieważne, ja już powiedziałem. Dla przykładu, to jest GKS Katowice. GKS Katowice. Jestem Krakowem.
I to razem jest. Widzi pan, widzi pan. Przyjechaliśmy nawet razem. Dżeli nas... Ja może chciałkowo pozdrawiam. Widzi pan, dżeli nas naprawdę dużo, jeżeli to jest ruch, to jest Gieksa. No ale dzisiaj potrafimy się zjednać, iść razem za tą Polskę, za kraj, który kochamy. Dziękuję bardzo. Która jest coraz bliżej. Wystarczy. To jest dobre. Mu niepodległość, która tak naprawdę jest dopiero coraz bliżej. Jeszcze jej nie ma. Ale dziękujemy będzie. Bardzo. Dziękujemy. Ten marsz był organizowany wcześniej, przeszkadzano, a mimo wszystko był. A teraz czuję, że jest bezpiecznie, można z wnukami przyjechać. Czego państwo by chcieli na kanału? Patriotyzmu. Adam, za telewizji. Dobra, to złamę w pół zaraz gościu. Na chuj nas nagrywasz. Na chuj nagrywasz. Ja mam tu wytrę VK, ja masz kurwa pod telewizję. Zobaczcie to w mu... To nie kręć kurwa. Bardzo dużo młodzieży, bardzo pochlebiam. Gdzie się jedzie, idziemy, że trzeba. Młodzież, ale i starszych widziałam, na wózeczkach pchają tych starszych, czy ktoś niepełnosprawnych, czy za rękę się trzymają i idą. Ile tu ducha, ile inicjatywy, ile tej dobroci, miłości właśnie w tym naszym kraju. Mi się wydaje, wie pan, ja tak nie jeździłam po krajach, ale mi się wydaje, że to jest jeden kraj, nasz Polska, to iskierka, skarb na cały świat. Faktycznie to jest prawda. To jest jedyna iskierka na cały świat. Bardzo proszę, raz sierpem, raz młotem, czerwoną młotem. Tak się kończy tolerancja. Anglia płacze, Francja. Tak się kończy tolerancja. Płacze Anglia. Płacze, Francja. Tak się kończy tolerancja. Ani na to, za Polaków. Ani Unia, ani na to. Polska tylko dla Polaków. Narodowcy, którzy poświęcali swoje życie dla naszej wolności. Narodowe siły zbrojne! NSZ! Narodo! Głośno! Jeszcze! Jeszcze! Narodowe siły zbrojne! NSZ! Narodowe siły zbrojne! Niech auto troszeczkę zwolni, troszeczkę! Nie zatrzymaj, będę zwolnić. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Niech nas usłyszy cała Warszawa! Matko ci! Matko ci! Marsz niepodległości! Matko ci! Matko ci! Marsz niepodległości! Głośno! Samochód jedzie! Samochód jedzie! Dla ludzi niezwiązanych nie stoimy pomiędzy autkiem a transparentem. To jest miejsce dla ludzi ogarniających transparent i dla fotografii. Uwaga! Pozdrawiamy bohaterkę! Inko, Inko, patrzysz z nieba, zachowałaś się jak trzeba.
Dobra, idziemy dalej, panie. Stop faszyzmowi! Ej, wypierdalać! Ej, wypierdalać! Precz faszyzmem! Precz faszyzmem! Precz faszyzmem! Precz faszyzmem! Precz faszyzmem!
Raz, dwa. Raz. Raz. Co mówią o nas z zagranicy. Dla nas najważniejsze jest to, w co wierzymy. Maszerujemy razem dla wspólnych ideałów. Niech żyje Wielka Polska! Dziękuję bardzo. I spójrzcie! Spójrzcie tam!
jesteście widziani przez nich wszystkich. Spójrzcie tam, krzyknijmy hasło, które jest dla nich solą w oku. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Kochani, ale o to im chodzi, żeby reagować, żeby byli skupieni na naszej uwadze. Olejmy ich, po prostu ich olejmy. Oni chcą prowokować, chcą kontrowersji, a my chcemy przejść w biało-czerwonym pochodzie, świętując niepodległość. Oni nie umieją tego uszanować. Niech się zawijają z tą swoją tęczową szmatą. Słuchajcie, proszę was o to, żebyśmy tworzyli kontrofensywę. Żebyśmy rozpoczęli kontrrewolucję. Tylko prawdziwa, duchowa kontrrewolucja jest w stanie obronić nasz naród. Cała nasza historia, wszystko jest ściśle zespolone z katolicyzmem. Bez katolicyzmu nie ma polskości. Nasi święci, święty Wojciech, który niszczył pogańskie bóstwa, które dzisiaj wstawia się do kościoła w Rzymie, jakieś paczamamy i inne. Rotmistrz Pilecki, który swoim dzieciom zostawił w testamencie książkę o naśladowaniu Chrystusa. To jest polskość! To jest Polska! Słuchajcie, proszę o ciszę, słuchajcie, co oni do nas mówią. Wiceprezes żydowskiej loży, Polin, znanej pod nazwą B'nai B'rit. Miliony was, chamy, ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci. Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat i pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Polska, dławiąca się pychą. Oni mają nas w pogardzie. Jeszcze raz dziękuję wam i czołem wielkiej Polsce! Czołem! Wszyscy precz! Nasza wielka rzecz! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor!
panowie, mamy czekać!
Thank you.